No zobaczymy, czy ta walka wyjdzie poza pierwszą rundę, bo na pewno będą ciężkie ciosy, na pewno będą sypać się wióry, na pewno będą leciały iskry, ale z której strony i kto kogo raży nie piorunem. No i zaczynamy od wysokiego kopnięcia z wykrocznej nogi Labiaka. Ale Linowski tutaj pokazuje, kto ma przewagę siłową. Trener Trendowski tam nawiguje rywala do siatki, obala i obijaj. I jest świetne obalenie za jedną nogę, ma teraz huki w gardzie motylej, ale przechodzi szybko do półgardy Linowski, no mocno nam dociska rywala. Tutaj nie będzie zabawy, tu będzie próba brutalnej egzekucji na wojowniku z Poznania, ale ten skręca się do dźwigni na łokieć. No zobaczmy, gdzieś tam próbuje się bronić Linowski, ale wydaje się, że podpięta ta dźwignia. No zobaczmy, blokuje teraz Linowski mocno, dociskając rywala, nie dając mu się wyprostować, ale cały czas w wielkim zagrożeniu zawodnik trenujący w Warszawie. Wciąż gdzieś ta ręka trzymana. No Labiak zaskoczył w tej pierwszej rundzie, teraz cały czas stwarza zagrożenie. Ale wyszedł z tej techniki Karol Linowski, teraz próbuje jeszcze złapać rywala na trójkąt Labiak i świetne kolano na korpus. Pozdrawiam również użytkownika 1928, Krzysztof Tury również nas ogląda, ale wracamy do walki Karola Linowskiego z Jakubem Labiakiem. W pozycji bocznej teraz zawodnik Nastula Klap. Jest uchwyt, ręka, głowa, czy będzie próbował przechodzić do dosiadu. No i uderzenia barkiem, jest kolano na korpus. Raz wykluczył prawą rękę rywala. Bije na korpus Linowski, no nie śpieszy się, wie, że ma 5 minut, wie, że ma czas. Są krótkie łokcie. Jeszcze jeden krótki łokieć i teraz na korpus. Obrywa solidnie w pierwszej rundzie Labiak. No dziękuję za pozdrowienia użytkownikom VIP Kacper 18 i Main Bu, jeżeli dobrze czyta. Już teraz jest, próbuje wysiadać Linowski, ale skręca się do żółwia. Zawodnik z Poznania. Pojawiła się krew. O, co by nie powiedzieć, ale po zawodniku Box Profi Team, Samulewski Team, raczej aż takich umiejętności parterowych się nie spodziewały. Znów gdzieś próbuje blokować biodra Karol Linowski. No, wystawia się przeciwnik na tą kimurę i wręcz idealnie. No ale nie próbuje tego realizować Linowski, no, ale też przyjął on trochę ciosów, bo już pojawiła się krew pod jego okiem. Teraz mocne ciosy z lewej ręki, Piotr Michalak coraz bliżej. Ale no, w porę, w czas zareagował na to Labiak. Teraz to on ma uchwyt za kimurę, no ale tu będzie bardzo ciężko wyciągnąć tą rękę. Zablokowane, nie może się skręcić. O, tutaj w tył głowy atakuje Linowski, zwraca na to uwagę jego przeciwnik. Blokuje, cały czas blokuje tą rękę Linowski. Teraz dopiero odpuścił sobie Labiak. I wracamy do półgardy, wracamy do bombardowania łokciami. Kolejne ciosy w wykonaniu Linowskiego. Naprawdę robi się bardzo głośno. Sporo fanów Karola na tej walce. Jest kolejny łokieć. Teraz wraca już do zamkniętej gardy Labiak. Mam nadzieję, że Państwo słyszą ten doping, bo mi naprawdę aż w uszach dzwoni. Teraz jest Shingard Jakuba, jeszcze krótkie łokcie, jeszcze bardzo mocno atakuje Linowski, no on tutaj znęca się jak tylko może nad rywalem, ale wytrzymał pierwszą rundę fighter z Poznania. No i zobaczymy, ile sił zostało Linowskiemu na rundę drugą. Widzimy Dawid Gralka teraz, zawodnik KSW, ma nieco pracy pod prawym okiem Karola Linowskiego. Brązowy medalista mistrzostw świata IMAF, świetny zawodnik. Ostatnio bardzo dobra walka z Krystianem Bielskim, naprawdę na granicy, tak naprawdę na ostrzu żyletki tam werdykt zapadał w pojedynku na Dragon Fight Night 3. Teraz Linowski jest tylko z jednym tak naprawdę ważnym celem dla swojej kariery. Odnieść zwycięstwo, powrócić na zwycięską ścieżkę, ale też taki plan ma zawodnik z Poznania. Rozpoczynamy rundę drugą. Karol Linowski, czerwone spodenki, jego rywalem Jakub Labiak. Spodenki czarne, reprezentant Samulewski Team, Boxing Profi Poznań. Teraz próba obrotówki, no widać Linowski już mocno zmęczony, bo nawet niespecjalnie się bronił. No zobaczymy, czy jeszcze będzie stać podopiecznego Pawła na stół i Grzegorza Trendowskiego na to, żeby jeszcze zerwać się trochę, czy to już będzie festiwal Jakuba Labiaka, który cały czas szuka teraz obalenia, szuka zajścia za plecy, a Linowski no jak bańka wstańka, co rzucony to wstaje. Łapie za jedną nogę, będzie kręcił teraz rywalem Linowski z wycinka i tak jest, jest na plecach Jakub Labiak. No zobaczmy teraz, to Kimura jest łatwiejsza do wyciągnięcia. Czy będzie w stanie poddać rywala? No nie. Świetnie wybronił to Karol Linowski. Teraz to on jest z góry. On szuka teraz świetne kolano, aż krzyknął z bólu Jakub Labiak. Szuka dosiadu, widzimy już jedna noga wyciągnięta, no jest w półgardzie, ale teraz potężny łokieć wylądował na głowie Jakuba Labiaka. O, świetnie, świetnie. Zażegnał początkowe niebezpieczeństwo Linowski. Kiedy trzeba było zdobyć przewagę, to tą przewagę zdobywa. Będzie próbował dźwigni na kolano Labiak, ale no to już jest pot. Tu już nie tak łatwo złapać tą nogę. Jest upkick. Przechodzi gardę. Teraz Linowski wciąż jednak jedna noga przez biodra reprezentanta na stula klub Warszawka Bejlany. Świetnie, krótki, długi łokieć jest, będzie próbował teraz tuszenia trójkątnego, ale wychodzi, szybko wychodzi z tego Karol Linowski, znów pozycja boczna, jest kolejny łokieć w wykonaniu byłego reprezentanta Polski. Kolano na korpus, ale tutaj bardzo ciasno, bardzo dobrze broni Jakub Labiak. Są łokcie, są krótkie łokcie, już pojawiła się krew z łuku brwiowego Labiaka, pozycja północ-południe. No teraz będzie miał chwilę, żeby odpocząć. No gdyby to były zasady Pride, to już byśmy mieli serię kolan na głowę, a tak jak to wspominał o tym Daniel Dziubicki, dziennikarz Eurosportu, północ-południe to jedna z najbezpieczniejszych pozycji obecnie w MMA, ale nie jest bezpieczna pozycja boczna, z której teraz znów łokciami rozbija rywala Karol Linowski. Kolejne mocne łokcie lądują. Piotr Michalak bacznie przygląda się obydwu zawodnikom, gotowy wkroczyć w każdej chwili. Jest kluczna ręka, ale wyszedł z tego Jakub Labiak. No tutaj, właśnie tak jak już mówiłem, to już nie będzie tak łatwo poddać dźwignią, bo jest, obydwaj zawodnicy są bardzo mocno spoceni, znów wysiadł i znów łokcie lądują na głowie Labiaka. Skręca się teraz do żółwia, zawodnik z Poznania ma pozycję, ma klamrę z tyłu, teraz klamra zwykła zapaśnicza, ale szybko włożył rękę do środka Labiak. No i zobaczymy, będzie go kiprował Karol Linowski, łapie za jedną nogę. No można powiedzieć, że sam się przewrócił chyba. Jakub Labiak, tak przynajmniej z mojego stanowiska to wyglądało. Jest pozycja za plecami, tak zapaśnicze plecy Linowskiego. I ciosy, które spadają raz po raz. Ale w tył głowy bije Linowski. Jest kolano. I jeszcze jedno kolano Linowskiego. Piotr Michalak daje sygnał, żeby bronił się Jakub Labiak. No i ten wstał już pod groźbą przegrania walki przed czasem. Postanowił wstać zawodnik z Poznania. Znów broni się niczym Kazushi Sakuraba. Łapiąc kimurę, ale przyjął kolano na głowę. No zobaczmy, czy wykręci się. Tak jest, odwraca się do przeciwnika. Będzie pojedynek klata w klatę. O, próba rzutu, ale nieudana. Jest próba duszenia trójkątnego, jest próba balachy na koniec, ale oczywiście to już nie starczyło czasu. O, druga runda fenomenalna. Brawa, wielkie brawa dla obydwu zawodników. Naprawdę Jakub Labiak, no przyznam się szczerze, myślałem, że on tutaj przyjedzie jako dostarczyciel zwycięstwa dla Karola Linowskiego. A okazuje się być naprawdę zawodnikiem o wielkich umiejętnościach i wielkim sercu do walki. Brak mi słów tak naprawdę teraz, żeby wyrazić, że tak powiem, podziw dla tego fightera, bo on naprawdę podejmuje tutaj rzuconą rękawicę przez Linowskiego, naprawdę twarde warunki, zbiera te cięgi, ale odgryza się jak tylko może, kąsając raz po raz reprezentanta na stula klap. Widzimy, jak ciężko oddycha Karol Linowski teraz na naszych ekranach. Nie jest to dla niego, powiedzmy, najłatwiejsza walka, bo rywal nie chce się złamać, nie chce się poddać. Cały czas jest w tym pojedynku. No i widzimy, już chciwie łapie powietrze Karol Linowski. I zaczynamy ostatnią, trzecią rundę tego pojedynku. Dawaj, Kuba! No ciężki oddech, powolne ruchy, jak mucha w smole rusza się już Karol Linowski. Dobry middle kick w wykonaniu Labiaka. No i są te kopnięcia na kolana, te niesławne kopnięcia na kolana. Znane nie tylko w polskim, ale i w światowym MMA. Jest mocny zewnętrzny low kick, jeszcze jeden, no i teraz przydałoby się to kopnięcie na górę dla zmieniania przeciwnika. Ale świetny teraz długi lewy prosty Michała Labiaka. Jakuba Labiaka oczywiście, przepraszam. No i zrywa się doping dla Karola Linowskiego, zobaczymy jak podziała, jest kolano. Ale ręce już opuszcza przy wszystkich atakach Karol Linowski. Pokazuje Labiak, to mi graj. Możemy się wymieniać ciosami. Zobaczymy, który z nas pierwszy padnie. Wysokie kopnięcie, ale świetnie. Tutaj naprawdę fenomenalnie w obronie Linowski. Wszystkie kopnięcia, które widzi, który wyprowadza Labiak. Również ciosy są blokowane. Teraz rzucił się jeden i drugi, ale mamy znów klincz pod siatko. Są kolana, są foot stompy. Już podnosi nogę Jakub Labiak, teraz będzie szukał podchwytu, no ale łokcie Linowskiego cały czas szukają tej drogi do głowy. Krótkie ciosy teraz Linowskiego w klinczu. Znów się otworzyło to rozcięcie. Ale sędzia Michalak wcześniej rozrywa klincz i wracamy do walki w dystansie. I pięknie wysokie kopnięcie. Ma teraz podchwyt na duszenie trójkątne. Pytanie tylko, czy będzie w stanie zapiąć się z tej pozycji Jakub Labiak. Wydaje się, że tak. Wydaje się, że za moment może pokusić się o duszenie na Karolinowskim. Tam ręka jest w środku, więc wcale nie będę zdziwiony, chociaż jeszcze musi dopiąć tylko te nogi. No. Karolinowski teraz bombarduje lewą ręką głowę Michała Jakuba Labiaka, który rozpuszcza już nieco te nogi, nieco już spięte, a krew stróżką ciągnie, cieknie po głowie zawodnika z Poznania. Pozycja boczna, wyszedł z tego Linowski, znowu te łokcie, coraz większa kałuża krwi, która cieknie już nie tylko po głowie Labiaka, ale również po nodze Linowskiego. Szuka łokcia Linowski. Tak jest, kolejny raz trafia reprezentant na Stula Club. Próbuje się skręcać, łapie tam jeszcze stopę w półgardę Labiak, ale już ją wyciągnął Karolinowski, więc znów będzie miał teraz trochę miejsca, żeby zrobić wysiad. I znów rozpocząć bombardowanie. Kolejny mocny, ciężki łokieć, ale nie na tyle ciężki, żeby zmusić Jakuba Labiaka do zakończenia tego pojedynku, do tego, żeby dać się złamać. Naprawdę wielka wola walki wojownika z Poznania. No, nie mamy święto stulecia niepodległości, więc tutaj warto zaznaczyć to, że naprawdę wykazuje się wolą walki niczym powstańcy wielkopolscy, jedyni ci, którzy wygrali powstanie w historii naszego kraju. Ostatnie 10 sekund, sędzia Wojciechowski daje sygnał, że ostatnie ciosy właśnie spadają na głowę Jakuba Labiaka i to jest koniec, niezwykle interesującej walki, naprawdę wielkie brawa dla jednego i drugiego. Cóż za pokaz, cóż za umiejętności, Jakub Labiak, Karol Linowski. Jednogłośną decyzją sędziów zwycięża